Pani marszałek, panie ministrze, wysoka izbo, przyznam szczerze, że z przerażeniem słucham tej dyskusji, a zwłaszcza dwóch ostatnich głosów panów posłów, ale mam parę pytań do pana ministra. Panie ministrze, przecież to już jest drugi projekt związany z prawem, wolnością obywatelską do zgromadzenia, do gromadzenia się, do demonstrowania, który wnosi prezydent po to, żeby tą wolność ograniczyć. Bo powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, no przecież projekt prezydencki i ten poprzedni, zmiana ustawy prawa o zgromadzeniach i ten obecny służy ograniczaniu prawa do zgromadzeń, dlatego że każde okowy, każdy dodatkowy wymóg, który jest formułowany wokół możliwości gromadzenia się, jest ograniczeniem tej możliwości. No nie miejmy co do tego złudzeń. Jest to nakładanie dodatkowych obowiązków na organizatora. Jest to w związku z tym stawianie tego organizatora pod dodatkową presją i nie czarujmy się, służy zniechęcaniu do tego, żeby organizować demonstracje. I teraz piszecie państwo przepisy, które tak naprawdę w istotnym stopniu stanowią wylanie dziecka z kąpielą. Podnoszono tutaj już dzisiaj, a od czego jest policja? Od czego są służby porządkowe? No to jeżeli ludzie się boją, panie pośle, i chowają samochody, bo ma iść demonstracja, no to zakażcie w ogóle demonstracji. No to skoro się boją, to zakażcie w ogóle demonstracji. No to zróbcie taką demokrację fasadową, jaką uskuteczniacie nieustannie od 6 lat. Powolutku, wolnymi kroczkami, ograniczając stopniowo prawa obywatelskie. Panie ministrze, co to znaczy pojęcie, które zastosowaliście w ustawie, że niemożność identyfikacji może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego? To przepraszam bardzo, niemożność identyfikacji spowoduje zagrożenie, czy jakaś osoba spowoduje zagrożenie? Bo ja mam zasadnicze pytanie tutaj. I kolejna kwestia. A co, czy to chodzi o to, żeby młodzież nie mogła sobie zorganizować takiej demonstracji, jak była przy okazji ACTA, gdzie oni mieli te maski Anonymous? To o to chodzi? Żeby nie mogli protestować? Czy może trzeba będzie się zastanawiać nad tym, czy parada karnawałowa może wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, czy nie, bo mogą być osoby w maskach karnawałowych. No przecież, proszę państwa, to jest śmieszne. Od tego jest policja, żeby reagować na te wydarzenia w trakcie demonstracji, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. I to siły prewencji są od tego, a nie ustawa, żeby stwarzać możliwość zakazywania zgromadzeń, demonstracji, czyli podstawowego prawa demokratycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.